na nasz cykl Młodzi Zdolni. Właśnie. Trenować zaczął 20 lat temu, nie mógł się zdecydować. Taniec czy sztuki walki? No to ktoś wymyślił za niego, że można po prostu połączyć te dwie rzeczy. I zdecydował się bohater naszego felietonu na capoeirę, bo ta właśnie łączy obie dyscypliny. Dziś także uczy innych i o swojej miłości do brazylijskich rytmów opowiedział Ani Zaporskiej. Ani Zaporskiej, która no, jest miłośniczką Brazylii i trudno jest się jej dziwić. Dzisiaj czeka Państwa kolejna dawka brazylijskich rytmów, ale dziś nie tylko muzyka i taniec, również sport. O swojej ogromnej pasji do capoeira opowie Państwu mój gość Tubarão. Dzisiaj odważyłam się spróbować z Wami trochę potrenować, bo to nie jest wcale takie proste, jak się wydaje. Właśnie, jak pierwsze wrażenia po pierwszym treningu. Fantastyczne, to jest niesamowite przeżycie, fantastycznie wyglądacie, wy tańczycie. Znaczy, tak, capoeira to jest sztuka walki, tak? Ona gdzieś kiedyś została ukryta w tańcu, ale to jest cały czas sztuka walki, tak? To, że to wygląda jakbyśmy tańczyli, to o to nam chodzi. Wyczytałam, że capoeira uczy szacunku do drugiego człowieka. Na czym to polega? Znaczy, myślę, że wszystkie sztuki walki ogólnie uczą takiego szacunku, tak? No tutaj sama widziałaś, są dosyć takie agresywne kopnięcia, to wszystko. Ale tak jak mówię, nikomu się nic nie stanie, tak? To wszystko gdzie w treningu, każdy gdzieś upada, drugi go podnosi, tak? I myślę, że przez to idzie przekazywać ten szacunek. Mnie ciekawi ten napis. Tubarão. Co to oznacza? No to jest moja ksywka na capoeira, tak? Tubarão. To jest tak zwane apelido po portugalsku, brazylijsku, tak? Każdy, kto przychodzi na capoeira, przy pierwszym jakby nadaniu stopnia, czyli tym batizado, dostaje swoją ksywkę. No i ta ksywka może być z różnych powodów. Możecie mi pokazać razem, albo możesz kogoś wziąć taki pierwszy podstawowy krok. Zaraz pokażę, weź mi ten. Balans z ciałem, tak? Zmiana z pozycji, na prawą, na lewą. No capoeira jest na tyle fajnym sportem, że jest dwustronna, tak? Więc nie ma tak, że uczymy się gwiazdy na jedną stronę czy na drugą. Tutaj trzeba każdą stronę rozwijać. Z tego kroku wychodzi się do wszystkich kopnięć. Okay? Kilka kopnięć, pokażcie. Ninja Eskilu. Kopnięcia. Tak, pograć chwilę z kopnięciami, tak? Ninja sobie świetnie radzi. Jak ci się trenowało ze mną? Bardzo dobrze się trenowało. A jak oceniasz w ogóle mnie? Nadaje się do tego, bo... Tak, fajnie się nadaje. A jak to się stało, że w ogóle się zainteresowałeś tą capoeirą? Moja mama mi to powiedziała. Siedziałem sobie w domu, moja mama mi powiedziała, synek, znam taki sport capoeira, może zapiszemy się na niego. No to zapisałem się. Myślisz, że będziesz w przyszłości trenerem, takim jak Jarek? Tak. Tak myślę. No dobra, to dziękuję ci bardzo. Piątka. Dziękuję. Jak twoja znajomość rozpoczęła się z Jarkiem? Długo się znacie? Myślę, że około 12-13 lat. Czyli można powiedzieć, że to przyjaźń. Tak, tak. Wszyscy tutaj bardzo ze sobą się zżywają. Jeździmy razem na różne eventy po całej Polsce, nawet za granicę. Nie wiem jak państwa, ale mnie dzisiaj capoeira absolutnie całą kupiła. I mam nadzieję, że chociaż trochę udało mi się przekazać państwu i pokazać te wszystkie niesamowicie ciepłe i pozytywne emocje panujące tutaj. Do zobaczenia już w poniedziałek w warszawskim dniu. Capoeira, nie capoeira, tylko capoeira. No. Spolszczone trochę. Właśnie, tak, tak, tak. No ale to rzeczywiście sztuka walki połączona z tańcem. Bardzo ciekawe. Proszę Państwa, kolejny